muszę otworzyć policję. Jezus Maria, grozi mu niebezpieczeństwo. Pamiętam, musi pomóc. Mnie i Wojtkowi. Mogę ci zaufać? Ja nie chcę zadzierać z tymi ludźmi. Tak łatwo nie odpuszczą. Walczę z nimi, a nie z waszą córką. Ja widziałam, jak życie tych ludzi zmienia się, mamo, z dnia na dzień. Z sielanki w koszmar. Ty o tym wszystkim wiedziałeś? Przyszedłem wykonać postanowienie sądu. Tomek, pogrążasz się. Ja nie wierzę, że to się wszystko dzieje w mojej rodzinie. Wszędzie cię szuka. Takie okrucieństwo i głupota. Mój dług nie został jeszcze spłacony. No cóż, nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich argumentów. Masz na to 48 godzin, a potem wezmą się za ciebie. No to niewiele czasu nam zostało. Co, chcecie pójść do policji? Prosił, żeby te dokumenty po jego śmierci oddać pani. Wiesz, że życzę ci jak najlepiej? Tak. Tak. Panie młody, Kośko! Nie mogę jej teraz o nas powiedzieć, nie rozumiesz tego? A ja nie chcę czekać. Znowu chcesz mi się wymknąć? Może ja z nią porozmawiam. Wyjdziemy z tego. Cała nasza trójka. Cię nie ma.